Witam Państwa z Wrocławia, mówi Beata Andrejas. Jest 30 czerwca 2015 roku. Już publicznie ogłosiłam na neon24.pl, gdzie jestem blogerem, na moim poście, że chcę kandydować do Senatu z okręgu Wrocław Południe, to jest konkretnie okręg 7. W wynikach, które ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza na swojej oficjalnej stronie z wyborów 2011, pokazuję Państwu ten okręg. Wrocław jest podzielony na dwa okręgi. Jednomandatowy, czyli JOW, i już w 2011 odbyły się takie wybory według JOW. I co się zadziało, to jest nauczką, ale wiedzą zatajaną przed Polakami, że wybory według zasad JOW w 2011 roku zabetonowały scenę polityczną w Senacie do tego stopnia, na czym polega to zabetonowanie. A więc Platforma Obywatelska ze 100 miejsc w Senacie ma ponad 60, PiS 30 chyba 1, czyli dwa razy mniej niż Platforma. PSL ma 2 senatorów i jest tam jeszcze 4 senatorów rzekomo niezależnych, stare komuchy, Żydzi oczywiście, którzy potworzyli komitety własnego imienia, na przykład Cimoszewicz, na przykład Borowski, Marek i na przykład jeszcze z Wrocławia był komitet wyborczy Dutkiewicz własnego imienia. Senatorem oczywiście nie jest Dutkiewicz, bo Dutkiewicz jest nadal 4. kadencja prezydentem miasta Wrocław i ten Wrocław skutecznie niszczy. Razem ze Zdrojewskim, który teraz uciekł do Unii Europejskiej, jest tam i europosłem po 3 kadencjach bycia prezydenta we Wrocławiu. I proszę Państwa, jaka jest sytuacja ostatniego dnia czerwca 2015 roku? Dostałam propozycję, niestety, dlatego z tą flagą samoobrony tutaj jestem, bo kontynuuję jednak temat, mimo napomnień marszałka Sejmu Walnego Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego, bo dla mnie KW Samoobrona jest i taki post też umieściłam na Neon24 Forum Polityczne dla Polaków, że KW Samoobrona jest alternatywnym, jedynym według mnie na razie realnym komitetem wyborczym dla Polaków. I także elektorat jest i nazwa takiego komitetu wyborczego Samoobrona jest dostępna dla każdego Polaka. Jest to łatwo zapamiętać, w przeciwieństwie do komitetów wyborczych, które będą się składały z 3 wyrazów. I żeby nie nastąpiła taka sytuacja, że znowu na przykład do Senatu jest 100 komitetów, i tak naprawdę wygrywają na tym tylko duże partie. Bo jedną rzeczą jest działalność propolska, tak zwana organiczna, praca organiczna, którą rekomendujemy oczywiście i to robią narodowcy przede wszystkim, bo wiecie Państwo, że Stronnictwo Narodowe było w okresie międzywojennym najsilniejszym stronnictwem. Ale w PRL bis od tych 26 lat rzekomej wolności, nie wiadomo dla kogo, Stronnictwo Narodowe jest niszczone. Tak samo zresztą jak Samoobrona jest niszczona, bo według mnie ludzie z Samoobrony to jest właśnie Stronnictwo Ludowe. Stronnictwo narodowe, ziemskie. Szef sztabu
KW Samoobrona, który prowadził moją kampanię do samorządów i doszło do tego, że 16 listopada 2014 roku na Dolnym Śląsku w ogóle nie było do wyboru KW Samoobrona żadnego kandydata, bo listy nie zostały zarejestrowane. A więc jaki to jest wybór dla Polaków, jeżeli na listach kandydatów nie ma osób, na które Polacy chcieliby głosować? Jeżeli to się powtórzy w wyborach parlamentarnych, że znowu na listach kandydatów nie będzie Polaków, tylko sami Żydzi, ja to oczywiście upraszczam tutaj i jest to skrót myślowy. Nie obrażam nikogo, bo wiemy, że na tankach sowieckich do Polski wprowadzono w 1944 i 1945 miliony Żydów sowieckich ze zmienionymi tożsamościami i nazwiskami. Ta lista leży w MSWiA, 2 700 000 Żydów sowieckich, którą należy jak najszybciej opublikować, żeby Polacy mogli się zorientować, z kim mają do czynienia, bo ci Żydzi zostali posadowieni w resortach strategicznych, w resortach siłowych i ich dzieci i wnuki w tej chwili już doskonale wykształcone, bo im się powodziło w PRL-u i również się im powodzi w PRL-bis. Oni dalej Polskę niszczą, tak jak w PRL-u niszczyli. Nienawidzą Polaków. Jest kilka cech charakterystycznych tych ludzi. Wszyscy są zarejestrowani również w... I tą listę należy także opublikować, moim zdaniem. Światowy Kongres Żydów prowadzi swoje listy Żydów, również w Polsce, polskojęzycznych Żydów. I to nie powinna być dłużej wiedza tajemna, szczególnie przed wyborami do Sejmu i Senatu, ażeby Polacy, elektorat, mogli się zorientować, z kim mają do czynienia. Więc taką propozycję złożył mi szef sztabu wyborczego właśnie z KW Samoobrona, który nie popisał się niestety w listopadzie 2014 roku, a ja nie jestem osobą, która popełnia drugi raz ten sam błąd. I przykro mi to mówić, ale z panem Dariuszem Szyle współpraca nie układa się. Wiecie państwo, że od ponad 2-3 lat już prawie prowadzimy z Adamem Jagłą KWW, czyli Komitet Wyborczy Wyborców Pospolite Ruszenie Polaków, którego zadaniem jest pomóc niektórym Polakom dostać się do właśnie w wyborach na listę kandydatów i tutaj w październiku, bo prawdopodobnie w październiku odbędą się te wybory, do Sejmu i Senatu. Jest taki fanpage, którego jestem adminem na Facebooku, KWW Pospolite Ruszenie Polaków. Pan Jagła przysyła mi komunikaty, ja je tam umieszczam. Od niedawna powstał również społeczność KWW Pospolite Ruszenie Polaków. Zachęcam do zapoznawania się z tych stron. Właśnie ta mapa Wrocławia na przykład jest z tej strony. Ustawodawca rzekomo Polski w 2011 roku wprowadził kodeks wyborczy, pomimo że była ordynacja wyborcza. Kodeks wyborczy, nazwa jego już kodeks, sugeruje Polakom, że ustawodawca podszedł do sprawy poważnie. Tymczasem, jak śledzi się nowelizację tego kodeksu, bo już w następnym roku i w kolejnych, 2012, 13 i 14 i 15, odbyło się kilka, może już nawet kilkanaście nowelizacji tego kodeksu wyborczego, więc widzimy, jak ustawodawca rzekomo Polski pracuje w serce demokracji, kodeks wyborczy. I nawet
15 maja 2015 roku tenże ustawodawca w Sejmie pod wodzą męża swojej żydowskiej żony Applebaum z rodziny Rothschild odważył się nowelizować ten kodeks wyborczy między jedną turą wyborów a drugą turą wyborów, bo wybory prezydenckie odbyły się 10 maja, pierwsza tura, i 2 maja, 24 maja druga tura, a Sejm nowelizował kodeks wyborczy 15 maja. I tutaj apeluję do między innymi rzekomego autorytetu, dla mnie nie, ale dla wielu prawników Andrzej Zoll, profesor, jest wielkim autorytetem i on się wypowiadał, że przed wyborami nie nowelizuje się kodeksu wyborczego, a w trakcie, panie Zoll, to Żyd talmudyczny, czekamy na odpowiedź, bo atakuje nas, proszę państwa, nie Rosja, tylko atakuje nas cywilizacja talmudyczna. I ona właśnie siedzi w Sejmie i Senacie. Efektem tego są kolejne ustawiane wybory pod Żydów. Obawiamy się niestety, że Andrzej Duda nic tu niedobrego nie zmieni, bo 29 otrzymał w Pałacu Wilanowskim od Państwowej Komisji Wyborczej dokumenty stwierdzające, że wygrał drugą turę wyborów, a wiemy, że była sfałszowana. I równocześnie tego samego dnia Konferencja Episkopatu Polski pod egidą Dziwisza zorganizowała konferencję prasową, na której wyjaśniano, skąd bierze się Światowy Dzień Młodzieży w Polsce 2016 roku. Mętne było to tłumaczenie i zwracam uwagę, że było to w tym samym dniu, co właśnie chucpa żydowska w Pałacu w Wilanowie. Pokrętne tłumaczenie Episkopatu Polski nic nie wyjaśnia, wręcz odwrotnie, bo jakaś tam młodzież została nazwana, która zażyczyła sobie Światowe Dni Młodzieży w Polsce w Krakowie 2016 roku. I pytamy się, kto będzie za to płacił? Ile to będzie Polaków kosztować? I kto naprawdę zadecydował o Światowych Dniach Młodzieży w Polsce w Krakowie 2016 roku? Ogłosił to papież Franciszek, przypomnę, na Światowych Dniach Młodzieży, które odbyły się w Ameryce Południowej. I wracając do wyborów. Ja uważam, że wybory do Sejmu i Senatu powinny być jawne i Polacy powinni powrócić do staropolskiej tradycji sejmików ziemskich, które obierają właśnie posłów i senatorów. Od dłuższego czasu marszałek Sejmu Walnego Wojciech Edward Leszczyński, możecie go państwo zobaczyć na filmach na kanale Sejm Walny, Sejmiki Ziemskie lub na Królewska TV, a ja także na moim kanale YouTube, na którym ten film umieszczę, często go przedstawiam i rekomenduję jako w ogóle tą osobę szlachetną, Wojciech Edward Leszczyński, potomek królów Polski, na marszałka Sejmu, bo widziałam jakby w akcji pana marszałka Leszczyńskiego na Sejmie Walnym, na którym byłam w Kętach 18 kwietnia 2015 roku i na Sejmie Walnym w Trzebnicy 22 maja 2015 roku. Filmy znajdziecie państwo właśnie na YouTube. I uważam, że ma wielkie predyspozycje i charyzmę odpowiednią na taki urząd, drugi urząd w państwie, marszałek Sejmu. Przedstawię, mam tu skopiowane, przedstawię
część, drugą, znaczy ostatnią część diariusza, który właśnie marszałek Wojciech Edward Leszczyński opublikował. Jest to uchwała Sejmu Sancyty, Sejmu Walnego, który odbył się 14 czerwca 2015 roku w Kole, na który nie mogłam pojechać, bo zdrowie mi na to nie pozwoliło. Żałuję. I tu Państwo możecie dojść do tych sancytów, no, na przykład na Królewska TV w postaci książki takiej opublikowaliśmy te sancyty. I co chcę Państwu pokazać? Jest ten plan, według którego Polacy mogą spotykać się jawnie pod starostwem o 18:00, zawsze o 18:00, zawsze pod starostwem. W wyszczególnionych miastach są to szczególnie, znaczy głównie miasta wojewódzkie. I tutaj zaczyna się ta moja kopia w Koszalinie, na przykład 28 lipca o 18:00. Pozdrawiam przy okazji pana marszałka już obranego Cezarego Mariusza Tołsty, którego także na sejmach właśnie walnych poznałam w Koszalinie. Jest już obrany właśnie marszałkiem sejmiku ziemskiego. Natomiast na innych tych założycielskich sejmikach kolejnych będą obierani marszałkowie. Już doszły do mnie wiadomości, że mamy marszałka ziemi bielskiej, pani Elżbieta Łochińska, gratulujemy. I tutaj jest na przykład następny Szczecin, 29 lipca o 18:00 pod starostwem w Szczecinie, pod Urzędem Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej. I pozdrawiam przy okazji pana Mateusza Mielnik, który przysłał mi tą flagę samoobrony właśnie ze Szczecina. Mam nadzieję, że pan Mateusz dotrze na ten sejmik. Następny jest w Zielonej Górze 30 lipca i tu artykuł 35 tego sancytu jest Legnica, bo to dotyczy województwa dolnośląskiego i dlatego ja na tym się skupię. 31 lipca w Legnicy o 18:00 pod starostwem powiatowym na przy Placu Słowiańskim 1. W Wałbrzychu 1 sierpnia także o 18:00 przed starostwem powiatowym w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia 22. No i Wrocław, to mnie najbardziej dotyczy, bo okręg, z którego chcę kandydować do Senatu, jest właśnie okręg 7 według JOW-ów, jest właśnie we Wrocławiu i tu będzie spotkanie 2 sierpnia 2015 roku w niedzielę przed starostwem powiatowym we Wrocławiu przy ulicy Kościuszki 131 i na pewno zrobię film z tego spotkania i umieszczę w internecie. 4 sierpnia 2015 roku we wtorek w Opolu pod starostwem o 18:00 ulica 1 Maja 29 i kończy się to sejmikowanie, zakładanie sejmików, bo to są sejmiki założycielskie na ziemi warszawskiej 5 sierpnia w środę przed starostwem powiatu warszawskiego zachodniego przy ulicy Poznańskiej 129. Stronę polecam, tą stronę www.sejmwalny.org.pl i później marszałkowie obrani na tych sejmikach założycielskich zjadą się na sejmie walnym lub asesorzy, jeżeli marszałkowie nie mogliby pojechać. I co dalej będzie? Proszę śledzić na
tych wymienionych stronach. Ale jeszcze powrócę chwilę do samoobrony. KAW Samoobrona. Prawdopodobnie będzie jakiś komunikat, dlatego że 5 lipca w niedzielę na stronie www.